Na ten moment wielu czekało z niecierpliwością. Muzeum Śremskie oficjalnie zakończyło projekt, w ramach którego nie tylko zmodernizowano pawilon wystawowy i powstała nowoczesna sala widowiskowa na 300 osób, ale także zaprezentowano całkiem nową multimedialną ekspozycję stałą. Dumy z tego faktu nie krył dyrektor muzeum Mariusz Kądziela, który w kilku słowach przytoczył cele, jakie mu przyświecały, obejmując fotel szefa tej placówki. Kiedy powierzono mi zarządzanie Muzeum Śremskim, postanowiłem zrealizować wizję lokalnej, ale nie prowincjonalnej instytucji. Po pierwsze, nie tylko muzeum, ale instytucja kultury, z którą identyfikują się ludzie aktywni, poszukujący miejsca i sojusznika w działaniu. Nie pasywne miejsce zwiedzania, lecz partner do realizacji przedsięwzięć kulturalnych, syntetyzator sztuk wszelakich. Po drugie, własna, rozpoznawalna, niepowtarzalna i identyfikująca konkretnie to muzeum, kolekcja. Po trzecie wreszcie, włączenie muzeum w ciąg spacerowy od rzeki poprzez ogród muzealny z przeszklonym pawilonem wystawowym, którym muzeum wkracza w przestrzeń publiczną, aż po wieżę ciśnień. W tym wyjątkowym dniu nie mogło zabraknąć także gratulacji i podziękowań. Jako pierwszy miał okazję przekazać je starosta śremski Zenon Jans. Od wielu lat przecież korzystamy już tutaj z tej sali. Od wielu lat widzimy, jak muzeum się zmienia na lepsze, bo i sala widowiskowa, tak jak już pan dyrektor przedstawił, i obok budynek widokowy. Myślę, że pan dyrektor chyba nie wierzył, że to tak szybko się zrealizuje. Burmistrz Śremu przy okazji wydarzenia przytoczył zebranym pewną anegdotę związaną z przeobrażeniem muzeum w nowoczesną placówkę kulturalną. Pamiętam, jak z Mariuszem Kądzielą, dyrektorem muzeum, to jeszcze w ogóle nie myśleliśmy o tym, żeby powstała taka sala, rozbudowa, wszystkie inne rzeczy, bo obok budynku, tak kolokwialnie nazwę to starego budynku muzeum, był budyneczek, który służył kiedyś jako wózkarnia w żłobku, który tutaj był zlokalizowany. No i podjęliśmy decyzję razem z panem dyrektorem, że trzeba znaleźć pieniądze i przebudować tam wózkarnię na małą galerię po prostu, głównie sztuki współczesnej, prawda, i tak dalej. No i pojechaliśmy do naszej stolicy, do Warszawy, żeby lobować w tym zakresie. Jak wspominał dalej burmistrz, udało się przekonać ówczesnego wiceministra kultury do tego pomysłu. Finalizacja muzealnego projektu to nie tylko nowa sala widowiskowa, która z powodzeniem działa już od kilku lat. Tego dnia pracownicy zaprezentowali także nowoczesną ekspozycję stałą, opartą w dużej mierze o nowe techniki multimedialne. Można w niej znaleźć dział poświęcony Józefowi Wybickiemu i historii Manieczek, pomieszczenie dedykowane śremskiej gwarze i ludowemu strojowi z tych okolic, jak i salę przypominającą halę odlewni żeliwa. W tym też pokoju znajdują się charakterystyczne szafki, w których można znaleźć przedmioty związane z historią miasta. Zanim zaproszono wszystkich obecnych do eksploracji nowej wystawy stałej, widownia wysłuchała uwolnionych dźwięków muzyki w wykonaniu Mateusza i Macieja Rychłych.